Działkowcy obawiają się, co z ich działkami, a to w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym. O tym będzie rozmowa dnia. Małgorzata Liskupnicka, witam Państwa. A moim i Państwa gościem jest Bartłomiej Kozera, prezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, no zaczyna się wiosna, na działkach powinno być radośnie, powinno być coraz więcej prac, takiej naprawdę radości z tego, że się zmieniła już pora roku, a tymczasem gości strach, bo działkowcy, o czym powiedziałam w zapowiedzi, obawiają się tego, co przyniesie ta znowelizowana ustawa, czy nie stracą działek. Niestety to prawda. Jest to tak, że w zeszłym roku Sejm przyjął ustawę o przestrzennym zagospodarowaniu gmin. I oczekiwana i potrzebna ustawa, żeby porządek był w przestrzennych gminach. Do tego we wrześniu minister Waldemar Buda wydał akt rozporządzenia, na mocy którego wydzielił 12 stref, wedle których ma być porządek zaprowadzony w przestrzeni poszczególnych gmin. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że tylko w dwóch strefach znajdują się ogródki działkowe. W strefie domków jednorodzinnych i w strefie zieleni rekreacyjnej. To jest tak, jak gdyby wykreślono znaczną część ogródków działkowych, ponieważ one są w każdej strefie, a to pominięto. W Opolu mamy 14 takich ogrodów. Tak, w Opolu mamy 14 ogrodów, z tym 5 jakby nie podpada pod to rozporządzenie, czyli jest zagrożone. To wywołało najpierw zdziwienie, a potem oburzenie. Działkowcy pisali do ministra stanowiska, wpłynęło ich około 1000, z taką nadzieją, że ogródki działkowe zostaną wpisane do każdej strefy, bo w każdej występują. W każdej strefie z tych 12 występują. Niestety efekt mizerny albo żaden. W związku z tym ma pani rację. Idzie wiosna, wiosna to nadzieja, a tymczasem zwątpienie w sercach działkowców. I to takie uzasadnione zwątpienie, bo wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na mieszkania. Wiemy, że wiele ogródków działkowych znajduje się w środku miasta albo na obrzeżach miasta, czyli stanowi znakomite miejsce dla deweloperów. W związku z tym działkowcy są wstrząśnięci, oburzeni tym, co się dzieje, bo to jest nasza Polska, a jednak okazuje się, że nie całkiem nasza. To jest miejsce, w które działkowcy inwestują i które przede wszystkim służy takiemu spokojnemu spędzaniu czasu, a czasem też i spokojnej starości, tak bym powiedziała, bo to często emeryci przecież. Oczywiście tak. Od 200 lat na ziemiach polskich istnieją ogródki działkowe. Ogródki działkowe istnieją w całej Europie. Nikt do tej pory nie podniósł ręki do tego stopnia, żeby 50% ogródków działkowych likwidować za jednym zamachem. Tak jak chce ta ustawa. W związku z tym proszę się nie dziwić temu stanowi oburzenia, bo mamy 4,5 tysiąca ogródków działkowych. Ponad 2 tysiące powinno być skasowane. To jest ogromna ilość. Jest to dziwne o tyle, że w ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyasygnowała z funduszy europejskich 50 milionów na, paskudne słowo, dozielenienie ogrodów działkowych. Chodzi o to, aby przeciwstawić się zmianom klimatycznym. To, co robi ministerstwo, jest temu przeciwne. Oni dowartościowali, a ci chcą zniszczyć. W związku z tym zupełnie traci się orientację, o co chodzi w tym wszystkim, bo to przestaje być zrozumiałe. Ma pani rację. Średnia działkowców, jeśli idzie o wiek, to około 70 lat. Wielu już jest na emeryturze. A żeby życie ludzkie miało sens, musi mieć cel, do którego się dąży i musi być możliwość używania życia. Otóż dla wielu działka była takim celem. Było po co rano wstać, było po co wyjść z domu, czym się zająć, no i oczywiście używać na miarę
na miarę potrzeb. To ludzie starzy, a młodzi wychodzili z zupełnie innego założenia. Mamy rolnictwo, które nastawione jest na zysk. I nie przejmuje się tym, czy to jest zdrowa żywność, czy nie. A tymczasem kiedyś jedliśmy po to, żeby mieć siłę. Dzisiaj jemy po to, żeby być zdrowym. Poza tym, panie prezesie, no, COVID też zmienił podejście do tych ogródków. Nagle wszyscy chcieli mieć to swoje małe miejsce. Nie mogliśmy wyjeżdżać, gdzie można pójść i spędzić czas w gronie najbliższych. Radykalnie zmienił. Jeśli pani redaktor dotyka tej kwestii, to chcę powiedzieć tak, że w roku 2020 przybyło nam netto 600 nowych działkowców. W zeszłym 2023 przybyło ich 300 nowych działkowców. Co to znaczy nowych? Otóż w mniejszych miejscowościach są tak zwane wolne działki. Po prostu ludzie wyjechali, wyludnienie następuje w małych miejscowości i ogródki działkowe są nie w pełni zagospodarowane. W związku z tym ubywało tych wolnych działek, bo ludzie nagle zorientowali się, że działka to jest znakomite miejsce do życia. Właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze zdrowa żywność, po drugie rekreacja. Zabawa na świeżym powietrzu wraz z dziećmi. I to jest druga rzecz, o której chodzi. I trzecia w końcu jest taka oto. Mianowicie w sercach działkowców powstało zwątpienie. Jeżeli stanowiska wysyłane do ministerstwa pozostają bez echa, jeżeli nie ma żadnej reakcji, na Boga, to komu to ministerstwo służy? Czemu ono służy? Ja rozumiem, odeszła dawna ekipa, przyszła nowa, która też nie reaguje na te sygnały. To jest wielce niepokojące. Tak, te profile funkcjonalne stref planistycznych, one powstają już na poziomie tworzenia planu ogólnego gminy. Czy państwo jako, no właśnie, ten Opolski Okręg Polskiego Związku Działkowców też się z gminą kontaktujecie? Tak. Co z waszymi działkami? Tak. Pytamy włodarzy gmin, chociaż to jest pora niezręczna, bo lada moment są wybory, w związku z tym ci włodarze nie są pewni swego. Ale pytamy ich, jak się zachowają, jeśli wejdzie ta ustawa w życie. Słyszymy odpowiedzi takie, że zostawimy tak działki, jak są. To są odpowiedzi jakiejś znacznej części burmistrzów, ale też wielu milczy, nie dając odpowiedzi, co jest niebezpieczne, bo jak ktoś milczy, to znaczy może mieć złe intencje. Boję się tego milczenia, ale zdaję sobie z tego sprawę, że czas, kiedy my pytamy, jest niedobry, że po 7 kwietnia trzeba wrócimy pytać do tej sprawy i będziemy nowych gospodarzy miast pytać o to, jak się ustosunkują do tej ustawy. Tak, bo szczególnie chyba zagrożone są te działki, które są w takich miejscach, no, gdzie mogłyby powstać, no właśnie, na przykład nowe budynki mieszkalne, które są łakomym kąskiem dla deweloperów. Tak, no w Opolu to działkowiec opolski, który nagle znalazł się w środku miasta. 24 hektary ziemi. To jest dużo. 612 działek. To jest dużo. Poza tym Odra, drugi ogród zagrożony w Opolu, też w środku miasta. Obok Odry, Kasztelanka, Szaniec. Tam są trzy ogrody w jednym miejscu. Też bardzo łakomy kąsek. Rzeczywiście tak jest, że w dużych miastach, w większych miastach zagrożenie i niebezpieczeństwo jest większe niż w tych małych miejscowościach, gdzie ogrody są często na skraju albo poza w ogóle miastem. To jest tak, że staliśmy się jakby na łaskę teraz już nie rządu, bo ten milczy, tylko władz samorządowych. I o tę łaskę chcemy ubiegać się po 7 kwietnia. Jak pan widzi, jak zmienili się działkowcy? Widać ten strach na działkach? Widać, widać. Normalnie jest tak, że działkowiec żyje swoją działką.
mniej go obchodzi ogród już jako całość, a związek to tam minimalnie. Tym razem jest inaczej. To znaczy działkowcy dostrzegli niebezpieczeństwo. Mają nadzieję, że nowy rząd nie zrobi tego, co zapowiadane jest, ale to są nadzieje bez pokrycia. To są nadzieje, które są jak wiersz pisany patykiem na wodzie. Ale wiceminister rozwoju twierdzi, że użytkownicy RODów mogą czuć się bezpiecznie. Padła taka deklaracja. Może... Wie pani, słowa. To z Szekspira. Czas pokaże. Tak, a nie słowa, tylko czyny się liczą i zapisy się liczą. To rzeczywiście, ja słyszałem o tym, że ma być dopisana strefa budynków wielorodzinnych jeszcze jako trzecia strefa, ale to są tylko zapowiedzi, to są tylko słowa. Nic nie mamy na papierze, nic nie mamy pewnego. To są tylko i wyłącznie jakieś domysły. Będziemy czekać, panie prezesie, na rozwój sytuacji. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Nie będziemy bierni. Dobrze, a my też nie będziemy bierni i my też dzisiaj o godzinie 20.15 prosto z Opola na antenie TVP1 zapraszam do oglądania programu Reporterzy. Tam właśnie pokażemy ten problem na przykładzie opolskich działkowców, ale dotyka działkowców w całym kraju. Także zachęcam do oglądania, godzina 20.15 TVP1 i życzę Państwu spokojnego wieczoru.